Trwający od lipca protest policjantów zaostrza się. Funkcjonariusze masowo idą na zwolnienia chorobowe. W garnizonie śląskim na L4 jest już co trzeci policjant. Rzeczywiście obserwujemy wzrost zachorowań, jeżeli chodzi o garnizon śląski. I w tej chwili to jest jakieś 30% stanu całego garnizonu. Ale to oczywiście w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo, dlatego że my tak organizujemy te służby i szczególnie komendanci miejscy i powiatowi w całym garnizonie, że ciągłość służby jest zachowana. Fala zwolnień lekarskich nie ominęła Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, gdzie na L4 przebywa już około 90 mundurowych. Ciągłość służby jest zachowana, na mieście są patrole, policjanci ruchu drogowego również realizują swoje czynności. Jedynym tutaj takim mankamentem może być dla mieszkańców to, że będą musieli niestety dłużej czekać na przyjazd policjantów, dłużej czekać na zgłoszoną interwencję, na realizację tej interwencji. Aby zapewnić ciągłość służby, komendy muszą się mocno nagimnastykować. Wszyscy policjanci, którzy na co dzień pracowali za biurkami, prowadzili postępowania, jakieś sprawy związane z wykroczeniami, w tej chwili pracują w terenie. Przede wszystkim przełożeni policjantów na przykład z ruchu drogowego czy z prewencji, którzy również zajmowali się koordynacją służby, bo taka koordynacja oczywiście musi być dopracowana w najmniejszym stopniu, również jeżdżą w patrolach i podejmują interwencje. Jak podkreśla podinspektor Aleksandra Nowara, z uwagi na zaistniałą sytuację w pierwszej kolejności podejmowane są interwencje zagrażające zdrowiu i życiu. Musimy zdawać sobie sprawę, że ta sytuacja doprowadziła do tego, że niestety czas oczekiwania na przyjazd patrolu się wydłużył. Dlatego prosimy Państwa o cierpliwość. W pierwszej kolejności realizujemy te najważniejsze interwencje, gdzie jest zagrożone życie i zdrowie ludzkie, podkreślam. Później kolejne. Czy braki kadrowe spowodują problemy z zabezpieczeniem Marszu Niepodległości i niedzielnych uroczystości? Komendant Główny Policji, chcąc wyjść z tej patowej sytuacji, zaproponował 1000 zł brutto funkcjonariuszom, którzy zdecydują się na pozostanie w służbie 11 listopada.